Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lara Croft and Jungle Boogie. Uwolniliśmy Unratu, musimy ją tylko teraz doprowadzić bezpiecznie do ukrytego miasta i zajmiemy się tym teraz. Bo w poprzednim odcinku moją uwagę odwrócił ukryty grobowiec wyzwań. Chyba jest po sprawie. Chodźmy. Zobaczymy, jakie sprawy przyjmą obrót, jak wrócimy na miejsce. Zawsze coś, nie? Otwieraj. Okej, super. Weź ten klucz. Wężowa gwardia to teraz bierze wszystkich jak popadnie. Chodź, chcę ci coś pokazać. Proszę, jaki ona niemiły ton głosu przybrała. Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję. Łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów. Ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni, ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli. Razem. Więc jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo, po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz. Ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, Szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Czym jest szkarłatny ogień? To moje przeznaczenie. Ma związek z ofiarą Kukulkana. Gdy szkarłatny ogień dymi, szukaj swego odbicia. No jej. Potężna siła, która wymusza odpowiedzialność. Tylko tyle wiem. Się rozgadała. Czy którekolwiek z tych stworzeń kiedyś tu się przedostało? One atakują. W jaskiniach w pobliżu Paititi walczyły z żołnierzami Trójcy. A mnie zaatakowały przy ołtarzu, z którego zabrano skrzynię. Chodzi ci o Yasil? Yasil? Były wysokie, szybkie i takie głodne, jakby spanikowane. Nie nazywałabym ich stworzeniami. Są czymś więcej. Mianowicie? To straciliśmy klucz, nie? Co mogło wydarzyć się Yasil? Jest wiele legend. Ale Paititi w dużym stopniu zapewnia swoje bezpieczeństwo właśnie. Są jego ochroną? Nie wiem, czy takie są ich zamiary, ale taki jest efekt ich działań. I nigdy nie atakują samego miasta? Nie. Zawsze ze sobą współpracowaliśmy. Sądzę, że Amaru zamierza publicznie złożyć kogoś w ofierze. Rebelianta? Powstrzymajmy go. Nie. Nie bez przygotowania i nie kosztem skrzyni. Bojownik. Okej, jesteśmy na powierzchni. Trzymaj się blisko i rób to samo co ja. Tłum może zwrócić się przeciwko nam. Chyba go nie stracą, co? Zobacz,
Oby jego towarzysze przejrzeli na oczy i dołączyli do nas ponownie. Amaru mówił, że chce położyć kres przemocy. Uważa, że pomoże mu to zrealizować jego cel. Widać właśnie. Gdzie idziemy? Co robimy? Wszyscy ci ludzie mu wierzą? Boją się. Mają podobne powody. To już niedaleko. Robowiec jest za tymi drzwiami. Okej. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Unra tu się nie spodziewała. Świątynia jest na górze, przy tym posągu. Będę obserwować bramę. To mi długo nie zajmie. No super. Jonah, zbliżamy się do grobowca władcy. Jesteśmy przy rzece. Możemy wyciągnąć stamtąd ciebie i Unuratu. Czekam na twój znak. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Tworzenie granatów dymnych. Do czego to ma się przydać? Za chwilę się przekonamy, nie? Nie mam na to miejsca. O. Okej, w sumie nie ma tu nic ciekawego. Dobra. No dobra, będzie trzeba się tam wspiąć. Siup. Muzyka się zmieniła. Na bardziej dynamiczną. Ale właściwie to nic się nie dzieje. Hop. Dobrze, teraz tylko wejście. Hop. No i mogę wejść do środka. Łe. Jesteśmy na miejscu. Lara, gdzie jesteś? Grobowiec władcy. Prawie mam to, czego potrzebujemy. Będziemy gotowi. Spoko. Jakieś piórko. Ta postać musi być tutaj kochana. Surowce. Ten ołtarz jest misternie wykonany. To musiał być istotny władca. O, jeszcze więcej surowców. Super. Wjeżdżamy tu, nie? Wpływ Inków jest tutaj oczywisty. Mhm. Kolejne surowce. Co my tu spotkamy?
owiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? Jest wszystko, co potrzeba. Zaraz. Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Ma to sens. Serce węża jest w pucharze. Oho. Będziemy się strzelać. Tutaj! Dowódca Rourke. Chłopaki, mamy poszlakę. Wysłać grupę po Croft. Kurde, znowu Rourke. Onuratu! Przekaż go Etzliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest równie szlachetna, co krew. Nie odchodź, mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Sami tworzymy przeznaczenie. Ale przypał. Władowała się na questa z Larą, no i tak skończyła, nie? Dzicy przyszli. My czekamy go? A tu bliżej jest gostek. No podejdź. No, wykryli mnie. Kurde. Boom. Ała. Okej. Spoko. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Boom. Kto mnie tropi? Bach. Boom. Znajdź Johna. Ostatni władca. Boom. Raz, dwa, okej. O ty gnoju. Na plecy? O kurde, kolejny. Jest ich tu, nie? Ciap. Mamy poziom. Jakaś amunicja.
Tam jeszcze byli łucznicy, nie? To na pewno. Rozpierzchli się. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. I o to chodzi. To już wszyscy? Wszyscy. Okej. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Okej. Chciałem jeszcze tylko lód zebrać. Okej, mamy wszystko. Wychodzimy. Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. No nie była to najlepsza walka w mojej karierze, nie? Ale też nie było źle. A gdzie on ratu? Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Gdzie moja matka? Twoja matka, ona walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę grobu. Królowa Unuratu będzie żyła z nami. Uchu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu, wraz ze skrzynią. Okej. Dbaj o siebie. Będziemy gotowi. Uczu to jest gość. No to co dalej? Wrócimy do Kubłakiaku. Przegrupujemy się i zobaczymy. O. I co, tak spokojnie przebiegła podróż? Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. Czego nie rozumiesz? Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. Kamienne twarze. Właśnie mówię, że coś za spokojnie jest. No i co? O.
Mam ją tutaj. Oho. Nie ruszaj się. No, wczułem się, bo czekam na jakiś quick time event. Boom. I to jest właśnie ten cień z tytułu, nie? Zachodzi w niej pewna przemiana teraz. Zobacz to! Okej. No, pokryj się błotem. I przyklej się do ściany. Chodź, pójdź na to. Co jest przed nim? Nie ma jej. Tu mamy łebka, możemy wciągnąć w krzaki. Świetnie. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu. Tu. Chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba by wszędzie sprawdzić jeszcze raz. Racja. Dobra. Moim zdaniem poziom rzeki jest niższy czy niższy niż wtedy? Daj spokój, nie każ mi sobie wszystkiego przypominać. Jak tylko ostatnim razem odwołali operację Samotny Wilk, wyparłem ją z pamięci. Dawać tu kogoś. Tu jest... trzech. Tu nie ma nikogo. Macie coś? Jak będę miał coś do zameldowania, to zamelduję. Co? Rzucić na to okiem, zostaw. Przydało mi się tu wsparcie. Bila. Okej. Nic. O kurde. Osłaniaj, muszę przeładować broń. Osłaniajcie mnie, sprawdzę. Dobra. Ten zdjęty. Został ten tutaj. No kurde. Mamy to. Jakaś broń by się przydała, nie? Co z tą mapą? Nic. Chodźmy. Przyjęty oddział, czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Macie wroga na swoim terenie. No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza! Znaleźć i zabić Lara Croft! Siup. Znaleźć Lara Croft? Niby jak. Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Wcale tego nie było słychać, nie? Pod wodę. Tu gdzieś jest kolejny. Albo i nie ma. Każe nam szukać skrzyni, teraz Lord każe nam szukać krok. Przynajmniej daj mi znać, jeśli musisz gdzieś iść.
No przyklej się do tej ściany, no. Dobra, bierzemy tego. Kogo tu nie ma. I siek. Spoko, kolejny poziom. Butelka. Przyda się, czy się nie przyda? O cholera. O cholera. Siup. Wszystkie oddziały, raportujcie. Kardynał 2, wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy panu wstępną. Oddział Kappa. Wszędzie czysto. Ej. Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym Juliet 3. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Wbijmy się do tego obozu. No i jest. Biorę surowce, biorę wszystko co popadnie. Dziennik? Jeszcze nie. Dziennik żołnierza trójcy. Witaj, Laro. Kto mówi? Podejrzewałem, że posłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Okej. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? No, oczywiście, że tak. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię? Unuratu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. Do diabła. O. Wojenna kamizelka Ch'amaki. Odporność na ataki wręcz. Spoko. No, taki zestawik. Okej, na teraz tyle, bo nie mogę ulepszać broni, których nie mam. Mamy 5 punktów. Hmm. 5 punktów to już coś. Zabij drugiego przeciwnika podczas cichej likwidacji. Biorę. Okej. Uderzenie jaguara. Większe prawdopodobieństwo powalenia wroga atakiem wręcz. To mamy prawdopodobnie z grobowca. A, to nie. To nie. Lepsze ceny u kupców. To nie. Twój chwyt jest zawsze pewny. Masz więcej czasu na reakcję na pułapkę i siłowanie się z wrogiem. Tam. Wytwarzaj strzały pułapki. Złap i zabij wrogów, zmniejszającą widoczność trującą chmurą wyzwalaną z pułapki. A całkiem okej. Okay. Dodaję naboje błyskowe do pistoletów. Wytwarzaj naboje wstrząsowe. Jadrzmi. Wytwarzaj granaty z trucizną. Zabijają najbliższych wrogów i przesłaniają widok. To brzmi fajnie, nie? A, musimy mieć coś z tych. To albo to, nie? Hmm.
to weźmy te strzały pułapki. Oczywiście, że tak. Żmijowa pułapka. I weźmiemy sobie coś z tych. Trzeba odblokowywać te ścieżki. To wezmę to. Okej. Okay. Strzały pułapki. Teraz tego nie sprawdzimy, nie? Pola naftowe Porvenir. Pola naftowe. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Okej. Okay. Tu będzie okazja spróbować podwójnego zabójstwa z ukrycia. Widzą Larę przez roślinność, ale nie przez strzały. Nie przez ściany. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zabrać. Skąd nagle taki poszedł? Rorg powiedział, że Croft wtedy idzie. Niech szlak. Dobra, pośpieszę. Okej. Jest, podwójne. O kurde. No tak. Ale to działa. Trzeba poczekać, aż on odejdzie, nie? Okej, okay, zobaczmy. Łapiemy tego, tak? Super. Jeśli nic nie przesłoni jej sygnatury cieplnej, to ją zauważę. Rurk po jakby to było coś osobistego. Tutaj agregat. Naprawię ten cholerny złom. Być może. O! To mi się nie zgadza. Wciągamy go w krzaczuny. Super. Przyjdzie ktoś jeszcze do tego? Chyba nie. Tu jest jeszcze jeden łebek. Okej. Okay. Wskoczymy sobie tutaj. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rurka. Kurde! Dobra, lada. Raczej nic z tego nie będzie, nie? Ale... Jeszcze żyje. O kurde. Wiesz, kim jesteśmy? O. Na razie to idzie, nie? Zaczynam flankować! Kolejny zabieg nie żyje! Bojać się stąd. Nara. E, dobrze idzie. O. Aha, zostaliśmy sami, tak? Okej. Okay. Chodź tu, chodź. Staćcie na więcej! No ja nic nie robię, chłopie. Uciekasz tam co? Zapraszam.
Dostaję jakieś obrażenia w ogóle? Ja mu dam wejść tutaj. Boom. Okej, okay. Nie do końca dyskretnie, ale za to skutecznie, nie? Przydałaby się jakaś broń, no. Dobra, mamy iść tutaj. Czy coś jeszcze mogę tu znaleźć? Raczej nie. Chodźmy zatem. Tam jeszcze jakiegoś zwierzaka było słychać, nie? Wcześniej, także pewnie. I z tym się spotkamy. O! Nic ci nie jest? Czy to było trzęsienie ziemi? Jestem blisko rafinerii ropy naftowej. Wszystko tu wybucha! Nie, Johna! Zwolnij kanał! Że co? Oni podsłuchują! Dobra. Znajdę cię! Okej. Okay. Jest nasza rafineria, nie? Tu w oddali. Okej. Okay. Trzeba było się spuścić. Okej. Okay. Na dół. Mhm. Cóż to za ołtarzyk? O, łuk. To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Tylko żebyś sama nie miała z tym kontaktu, nie? Okej, okay, mamy broń. Terror Jaguara. Umiejętność odblokowana. Bardzo się cieszę. Zróbmy taką strzałkę. Możemy zrobić jeszcze jedną. Chodźmy. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Gardzi patyczkami. Słychać było świnie. Przebrzydłą. Co tu? Aha. Czuła. Przedstawienie mamy Zary. Prawda. Relacja Andresa Lopeza z poszukiwań potężnego artefaktu. Sama prawda. Potwierdzam, byłem tym artefaktem. Okej. Okay. Nie mam na to miejsca. Oddział tam. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty! Hej, wszystko w porządku? Jesteś jednym z nich! I pyk! Gdzie nasze wsparcie? Gdzie nasze wsparcie? Kto idzie? Kto mówi? Możemy dać więcej światła? Boom! Nie mogą być daleko.
Dawaj na drzewo. Nie wlezie, nie? Jeszcze dałoby się to oszukać. Zająć miejsca w szyku, gotowość bojowa. Ale nie wiedzą, gdzie ja jestem. O, tu można było wejść. Znajdźcie gnoja, który za to odpowiada. Oj, oj, oj. Jezu. Widzę nieprzyjaciela. Dobra. Jeszcze się trzyma. O kurde. Długo nie potrwa. Aj. Bolesne. Trzeba było wleźć na drzewo. Patrzcie teraz. Oddział Tau. Krowt kieruje się w waszą stronę. Powtarzam. Krowt do was idzie. Jezu. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jeszcze mało rzeczy w życiu widziałeś, chłopie. Powinienem się tu rozejrzeć. Okej. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Bijamy się na drzewo. Można próbować kolejną grupę ściągnąć tym halucynogennym środkiem, nie? No. Coś tu prześwitywało. Dobra, zobaczmy. Dostał! Przeżył. I jeszcze jedna. Kurde, pudło. No teraz. Pyk. Okej. Zabił dwóch. Wyrwał w czapę. O. O, 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 o. Tu coś było. Pyk. Już nie mam tych strzałek. Okej. Okay. Robi się groźnie. Pyk. Kurde. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Okej. Wszyscy czy nie? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Chyba wszyscy, skoro broń chowa, nie? Granaty odłamkowe. Spoko. Jest straszny przeciwnik. Ona w ogóle zaczęła robić sobie strzały w środku walki. No i okej. O. Okej. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Jak, surowce pełne? W ogóle może być taka sytuacja?
Kurde, tyle dobrego leży. No to faktycznie mi niepotrzebne. Podejdźmy jeszcze tutaj. Patyczki, super. Boom. Nie mam na to miejsca. No naprawdę nie chcę podnosić. Okej. Okay. Nie chcę tego. Chcę to. To jest spoko. Co to było, piórko? Piórko. Pyk. Chodźmy dalej. A, jesteśmy już obok tej kuli, okej. Okay. Joda, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Co tu mamy? Mapka archiwisty. Za nami relikt. A konkretnie to przed nami. Jeszcze dokument gdzieś leży. Ozdobiony kask. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje podobizną jaguara. Okej. Dokument był za nami. Jest. Zaginiony świat. Wrażenia żołnierza z trójcy Spytiti. Dorobię trochę strzałek. Widać wrogów, czy nie widać? Jeszcze nie widać. Nie. Żywego ducha. Kardynał 2, cel namierzony. Polany 4 na pozycji, otwieram okno. A niech to kardynał. Chuj. Bijaj się tam, dziewczyno. O jemy. Góra. O, helikopter jeszcze. Kurde, no przecież wcisnąłem. Spoko, to co to zmienia? Muszę iść do przodu. Jeśli tego nie zrobię,
mnóstwa katastrof. To twoje dzieło. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Witamy w kolonii. Ale wściekła. Diabeł wcielony. Musimy kończyć powoli, a tu się akcja zagęszcza. Gdzie? O! Baza tu, kardynał 2. Jezu Chryste! Musimy ją zatrzymać! Tak to zaczął przed chwilą, nie? Dobra. Uwaga na helikopter. Dostał łeb czy nie? Teraz dostał. Niekorzystnie trochę, nie? Dostał łeb. Kolejni? Kurde, zagapiłem się. Baza tu, kardynał 2. Byś się nie zdziwił. Po co, ciała nie ma? O! Mayday! 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 Kardynał 2, spada! Dawaj surorka. No naraz sobie poszło spać. To wszystko twoje dzieło. Się porobiło.
nic się nie jest. Robię wszystko nie tak. Nieprawda. Nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Poczekaj. To nie jest Majański. Wskazówkę pozostawił 17-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. A wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Co ja bym bez ciebie zrobiła? No. Chłop jest potrzebny zupełnie do niczego, ale... trzymają w kupie, nie? Odwracaj uwagę od istotnych rzeczy. Wesoło zrobiło. Misja San Juan, Peru. Proszę, jest. Kościół San Juan. San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Dobra. Co się wydarzy w San Juan, dowiemy się dopiero w następnym odcinku, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.